dziękuję bardzo. Tak zawsze spotykamy się pod koniec sierpnia, bo wtedy powołano straże miejskie. Przed chwilą pytano się mnie, jaka jest nasza decyzja, bo jak wiecie, w okolicznych gminach, gdzie straże miejskie liczy dwóch, trzech funkcjonariuszy i pewien sprzęt, który już nie działa od lat, straże zostały polikwidowane. Ja uważam, że akurat straż jest potrzebna, bo uzupełnia to, czym policja tak naprawdę się nie zajmuje. To co robicie na co dzień, fotopułapki, podrzucanie śmieci, pakowanie. Niedługo sezon grzewczy się zaczyna, więc będą loty proszące nad kominami. No bo niektórzy przerabiają te swoje kotły na przydomowe spalarnie, ale niestety odpadów, więc rzeczy, które z jednej strony wydają się być małe, jak panowie, którzy świętują jakąś tajną swoją rodzinną czy też przyjacielską uroczystość w parku, no ale niekoniecznie w tym parku jesteśmy, to my chcemy razem z nimi świętować. Różne rzeczy, które no są w setkach, można powiedzieć, czy tysiącach nawet przypadków, parkowanie i tak dalej, te rzeczy, którymi się zajmujecie, ale właśnie dzięki temu jesteśmy wszyscy dla mieszkańców. Straż Miejska też. Często pojawiają się głosy, że strażników powinno być więcej, bo częściej przynajmniej powinni reagować, ale za to, co tam codziennie robicie, wam serdecznie dziękuję. Dziś takie tradycyjne spotkanie, ale zaraz znowu taka wydawałoby się drobna rzecz, ale uroczystość się zaczyna, robicie zabezpieczenie, więc zaraz spotkamy się już w trochę innych, bardziej służbowych okolicznościach, a dziś po prostu takie krótkie podziękowania za to, co robiliście. Pan komendant stosowne wnioski złożył i one zostały uwzględnione, więc no, nie wszyscy niestety, bo jak zdążyłem się zorientować, to jest końcówka sezonu grupowego, poza tym niektórzy na drugiej zmianie pracują, więc będą dopiero po południu, ale pan komendant na pewno nie zapomni wręczyć tego, co trzeba. I chciałem wam jeszcze raz podziękować za to, co robicie na co dzień. I myślę, że też uda się skompletować już do pełnego stanu w końcu straż, tak żebyście nie musieli pracować dodatkowo, bo po tej pracy jest sporo. Sporo się dzieje w mieście, więc straż jest, można powiedzieć, wszędzie potrzebna i wszędzie obecna. I za to wam serdecznie dziękuję. Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siemiński. Aktualnie znajdujemy się w ratuszu. Straż Miejska obchodzi bardzo istotne święto dla was, ale jaka jest wasza historia? No rzeczywiście, w dniu dzisiejszym obchodzimy święto trochę z opóźnieniem, bo formalnie święto Straży Miejskiej przypada na dzień 29 sierpnia. W tym dniu, w 97 roku uchwalono pierwszą ustawę, która unormowała funkcjonowanie Straży Miejskiej gminnych w Polsce. Umieściła ją w strukturach administracyjnych samorządu. I jest to dzień, który od tego czasu jest wyznaczony jako Dzień Straży Miejskiej. Chociaż koszalińska jednostka swoje zadanie już realizuje od 91 roku, dokładnie powołana została 15 listopada 91 roku, chociaż podwaliny do budowy samej jednostki znajdują się już 3 lata wcześniej. W 88 roku została powołana Miejska Służba Porządkowa, która umieszczona była w strukturach Urzędu Miejskiego w Wydziale Ochrony Środowiska i pierwszym kierownikiem tej służby porządkowej była pani Małgorzata Stryjewska, która później po powołaniu jednostki została pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Koszalinie. I czym dokładnie zajmuje się Straż Miejska, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, o co chodzi? No ja myślę, że Straż Miejska już wyraźnie wpisała się w wizerunek miasta Koszalina i gro mieszkańców tak naprawdę wie, z jakimi sprawami się można do nas zgłaszać. No zajmujemy się przede wszystkim kategoriami wykroczeń, a więc tych wykroczeń związanych stricte porządkowych, ze spożywaniem napojów alkoholowych, zakłócaniem porządku publicznego, z gospodarką odpadami. To szeroki wachlarz, zarówno zgromadzeniem odpadów, zbiórką selektywną, wypalaniem odpadów. No także zajmujemy się zatrzymaniem i postojem, z czym bardzo często jesteśmy przede wszystkim kojarzeni, bo tych interwencji no rzeczywiście jest najwięcej i zgłoszeń tak naprawdę jest najwięcej, bo 48% zgłoszeń dotyczy właśnie nieprawidłowych zatrzymania i postoju. Chociaż no, musimy też pamiętać o tym, że zatrzymanie i postój to jest największa bolączka współczesnych wszystkich miast, bo pojazdów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a miejsc postojowych bardzo, bardzo mało, więc tak naprawdę po to, żeby zapewnić tę płynność ruchu, płynność w komunikacji, bezpieczeństwo w komunikacji, no niezbędne jest też podejmowanie czynności związanych z zatrzymaniem i postojem. I ilu funkcjonariuszy pracuje w Państwa jednostce? Czy szukacie nowych funkcjonariuszy i jakie trzeba mieć kwalifikacje?
Na chwilę obecną w jednostce pracuje 23 funkcjonariuszy, chociaż dysponujemy 26 etatami, a więc są 3 stanowiska wakujące. Każdy, kto stara się u nas o pracę w naszej jednostce, no musi spełnić kilka podstawowych warunków. Jeden z tych warunków to jest ukończony 21 rok życia, uregulowany stosunek do służby wojskowej, co najmniej wykształcenie średnie, no i oczywiście niekaralność. Praca w jednostce wymaga też ukończenia kursu specjalistycznego dla funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych, ale to jest realizowane już po samym zatrudnieniu, więc osoba aplikująca na to stanowisko tak naprawdę musi spełnić tylko te podstawowe wymagania. Jeżeli ktoś oczywiście jest zainteresowany pracą w jednostce, takie informacje może poszukiwać nas w stronie Biuletynu Informacji Publicznej.